ja się bardzo cieszę jako Dolnoślązak z urodzenia wrocławianin, że ponownie mamy Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym i to 84. na Dolnym Śląsku i właśnie w Wałbrzychu, gdzie przez wiele, wiele lat przyjeżdżałem jako jeszcze zawodnik i tutaj było tenis stołowy zawsze w Wałbrzychu stał na wysokim poziomie, jeśli chodzi o poziom sportowy i mam też taką nadzieję jako prezes Polskiego Związku, że miasto Wałbrzych i sekcje, które tu pracują, to może na ten temat pan Tomek się więcej wypowie, że w jakimś czasie zawitają do tej elity, jaką, proszę Państwa, w tej chwili jest Polska Superliga tenisa stołowego, jest w tej chwili postrzegana zaraz po Bundeslidze jako druga liga świata. A wracając do naszych 84. Mistrzostw Polski, to chciałbym tutaj powiedzieć, że kolejne mistrzostwa rozgrywamy na tym obiekcie, który tak prawdę mówiąc architekci chyba stworzyli specjalnie pod tenis stołowy, bo rozgrywamy te mistrzostwa na obiekcie, gdzie zawodnicy świetnie się czują i mówią, że to jest optymalne warunki, tam są stworzone do rozgrywania właśnie takich turniejów, które trwają parę dni. Chcę przypomnieć, są gry singlowe, podwójne, mixty, jest bardzo dużo gier. I wyobraźmy sobie, że są takie miejsca w Polsce, gdzie rozgrywaliśmy tego typu zawody, ale zawodnicy wtedy między przerwami nie wiedzą, co z sobą zrobić. Tutaj na tym obiekcie ja żartuję, że mogą naprawdę po zakończonym pojedynku w papciach pójść do pokoju, a jak chcą jeść, to restauracja też w tym samym obiekcie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wszyscy jesteśmy w jednym miejscu i naprawdę jest to optymalne, jeśli chodzi o ten kompleks sportowy, jest optymalny do rozgrywania tego typu zawodów.